Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Jaka powinna być nasza modlitwa? Pan Jezus mówi o tych, którzy wytrwale się modlą, którzy dniem i nocą wołają do Boga o pomoc. Weź mnie w obronę. Panie, ratuj. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Czy wobec takiej wytrwałości, to nawet niesprawiedliwy sędzia w pewnym momencie mógłby się złamać i powiedzieć, żeby to nie było bez końca, niech już otrzyma to, o co prosi. Również i nasza modlitwa. Bóg nie jest niesprawiedliwym sędzią, jest sprawiedliwy, a do tego jeszcze miłosierny. Ale chce, żebyśmy się zaangażowali w przyjmowanie Jego darów. Czasem tak jest, że kiedy chcemy po swojemu żyć, to wikłamy się w różnego rodzaju problemy i kłopoty, które wynikają z naszych grzechów, z grzechów innych ludzi. Są też tak zwane cudze grzechy, które nas dotykają. I kiedy doświadczamy już pewnej bezradności, to warto tak wołać, jak ten Piotr, który szedł po wodzie i nagle zaczął tonąć. Wołał: Jezu, ratuj! Pan Jezus wyciągnął rękę i wyciągnął go z wody, z otchłani, która mogła go zabić. Naszą otchłanią to jest otchłań piekielna, otchłań demoniczna. To demony są naszymi nieprzyjaciółmi. To wobec nich potrzebujemy obrony. I tylko Bóg może nas obronić. Nie ma innego obrońcy przed demonami, jak tylko nieskończenie dobry, nieskończenie wielki, wszechmocny Bóg. Dzisiaj, kiedy wspominamy błogosławioną Karolinę Kuskównę, jak słyszeliśmy na początku mszy świętej, miała wtedy 16 lat, kiedy przyszła ta chwila próby, ktoś może by zadał takie pytanie: gdzie był Bóg, kiedy się taka straszna rzecz działa, taka niesprawiedliwość, ten żołnierz i ta bezbronna dziewczyna, tak okrutnie zabijana. Ale jak się okazało, to ona zwyciężyła. To ona, będąc zjednoczoną z Bogiem, ochroniła swoje dziewictwo. To ona od razu poszła do nieba i dzisiaj oręduje za tymi, którzy właśnie tak walczą. Dzisiejszy świat, może jeszcze bardziej wewnętrznie niż zewnętrznie, atakuje dziewictwo, czystość, atakuje poprzez współczesną modę. Nie tylko modę na sukces, ale też modę na grzech, na rozwiązłość, na rozwody, na cudzołóstwa, na nierząd, nawet modę na
związki homoseksualne. Ta ideologia gender jest tego rodzaju atakiem demonów na czystość i niewinność ludzi, szczególnie młodego pokolenia. Pięknym jest ruch czystych serc. Młodzi ludzie podejmują decyzje, wchodząc do tego ruchu, że będą unikać nie tylko wszystkiego, co nieczyste, ale też tego, co może do nieczystości prowadzić. Patronka błogosławiona Karolina jest tego przykładem, jak ciągle być w obecności Boga, jak Go zapraszać dniem i nocą, w każdej chwili, do tego, aby stawał w obronie. Bo przechodzą młodzi ludzie i każdy z nas przechodzi przez różne próby, różne pokusy. Nie jest możliwe, abyśmy nie mieli pokus, ale to jak to mówił jeszcze sługa Boży, niewyniesiony na ołtarze, ksiądz z Neapolu, ksiądz Dolindo, że jeżeli przychodzi pokusa i w tym czasie czynimy akty pokuty, jeszcze nie ma grzechu, ale już żałujemy i mówimy: Boże, miej miłosierdzie nade mną, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, zobacz, jak jestem słaby, przyjdź mi z pomocą, nie daję sobie rady, to Ty możesz mnie wyzwolić z tej pokusy. I wtedy zamiast grzechu jest jeszcze większa bliskość z Bogiem. Człowiek się zbliża do Boga nawet wtedy, kiedy atakuje zły duch. Taki jest plan Boga wobec nas, że kiedy dopuszcza pokusy, też daje nam łaskę. W drugim liście do Koryntian święty Paweł w 13 rozdziale napisał, że był wysłannik szatana, który go policzkował. Prawdopodobnie chodziło o jakieś silne pokusy nieczyste. I prosił po trzykroć Pana Jezusa, żeby mu zabrał to trudne, upokarzające doświadczenie. Wtedy Pan Jezus mu miał odpowiedzieć: wystarczy Ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali. I dopiero ta wielka Boża moc może się objawiać, kiedy my w słabości klękamy przed Bogiem i poniżeni, upokorzeni, wierzymy w te słowa, trzymamy się tych słów, że moc słabości się doskonali. Wystarczy tej łaski, aby nie ulec pokusie. Prośmy dzisiaj za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny właśnie o tę Bożą moc w nas, wypraszaną, wytrwałą, wręcz natarczywą modlitwą dzień i noc.